Dzień dobry, szanowni państwo. Witam 16 maja 2025 roku. Mamy godzinę 16:24, jak nagrywam dla was ten film, a nagrywam go w związku z tym oto żółtym rozwiązaniem, które zaprojektowałem i wykonałem w ostatnim czasie na własne potrzeby. Jak pamiętacie, ci co oglądali z moich poprzednich filmów, wcześniej wykonałem taką oto obudowę, takie rozwiązanie do komunikacji z magazynami opartymi o BMS-y JK. Wykonałem takie rozwiązanie do komunikacji protokołem komunikacyjnym RS-485, a w tym momencie chciałbym przedstawić wam to rozwiązanie, jakim jest zespół komunikacyjny RS-232 TTL. Jak każdy z poprzednich modułów, ten również wyposażony jest w ESP-32, komputer, który służy do komunikacji bezprzewodowej z systemem Home Assistant oraz do obsługi tego oto pod spodem konwertera RS-232 TTL. Do czego można taki moduł wykorzystać? W moim przypadku wykorzystuję to rozwiązanie do komunikacji z moimi falownikami fotowoltaicznymi. A te falowniki fotowoltaiczne to, słuchajcie, jak dobrze wiecie, Isany SMG256KP. Mam je w ilości 3 sztuk. Jak widzicie, ostatnio żona wydrukowała dla mnie takie ładne oznaczenia dla nich. L1, L2, L3. Zgodne kolorystycznie z fazami. A tutaj, proszę państwa, znajduje się właśnie moduł, który zaprojektowałem i wykonałem. Jest on już podłączony. Pracuje w układzie, przesyła dane do Home Assistanta, o czym informuje nas niebieska kontrolka znajdująca się na samym ESP-32. Jak widzicie, moduł podłączony jest przewodem komunikacyjnym do falownika. W moim przypadku jest to przewód z jednej strony zakończony złączem RJ45, a z drugiej strony mamy tutaj gniazdo męskie DB9. Przewód wykonałem we własnym zakresie. Dlaczego? W normalnym zestawie, gdzie zamówiłem te falowniki, przyszły one do mnie razem z modułem komunikacyjnym Wi-Fi, który służył do podłączenia do jakiejś tam dedykowanej aplikacji. Natomiast i ten przewód komunikacyjny zakończony był, słuchajcie, takim wyjściem. Jest to wyjście żeńskie, czyli z otworkami. Natomiast moduły, albo raczej konwertery, które zakupiłem tu u nas w Polsce, są również zakończone tym samym złączem gniazdem. No i nie da się tego połączyć. Szkoda, że nie mogłem tutaj wykorzystać do podłączenia tego przewodu. Musiałbym dokupywać kolejny element pomiędzy. Są takie złącza umożliwiające podłączenie dwóch takich samych końcówek. Natomiast z racji tego, że mam trochę tych różnych elektronicznych gadżetów, po prostu przewód wykonałem we własnym zakresie. Z jednej strony zacisnąłem RJ-kę, a z drugiej strony zalutowałem na gniazdo DB9 przewody od tego przewodu i założyłem takie oto, taką oto obudowę. Moduł posiada również, jak każdy inny mój moduł,
możliwość albo konieczność zasilenia z dodatkowego źródła energii, jakim w przypadku tego jest tutaj ładowarka sieciowa 230 na 5 V bądź zasilacz sieciowy 230 na 5 V, jakkolwiek to nazywać. Jeżeli potrzebowalibyście ode mnie zakupić takie oto rozwiązanie, to jak najbardziej, słuchajcie, już niebawem będzie ono dostępne w sprzedaży w formie samej takiej obudowy. Oczywiście do obudowy w zestawie jest również adapter umożliwiający przypięcie na szynę elektryczną, tak jak ma to miejsce w przypadku obudowy RS485 bądź obudowy do JKBMS, które jak widzicie u mnie siedzą na szynie elektrycznej na takim zatrzasku sprężystym. Obudowy oczywiście testuję i sprawdzam, jak to wygląda w rzeczywistości. Nie chcę nikomu sprzedać bubla. Jeżeli zakupicie ode mnie taką obudowę kompletną wraz z modułem ESP32 i konwerterem RS232, dostajecie urządzenie sprawdzone, które działa, ponieważ wszystkie elektroniczne urządzenia, które sprzedaję, sprawdzam u siebie na miejscu, także jest to przetestowane i sprawdzone. No i co? Jeżeli chodzi o cenę, na tą chwilę jeszcze nie jest określona. Na pewno poniżej tego materiału w opisie filmu będzie podany adres mailowy, gdzie możecie dokonywać zamówienia. Obudowa będzie dostępna do kupienia od przyszłego tygodnia, ponieważ czekam, aż przyjdą do mnie też tutaj konwertery RS232, które zamówiłem. Będę miał również w ofercie sprzedaży, nie wiem, czy to już w filmie mówiłem, czy nie, zasilacze, adaptery sieciowe 230 na 5 V oraz przewody, ale o tym też postaram się dla Was nakręcić jakiś materiał, ponieważ będę miał przewody zwykłe i niezwykłe. Teraz z tego miejsca chciałbym prosić Was również o komentarz, co myślicie o takim rozwiązaniu, czy Wam się to podoba, czy ma to sens, czy nie ma sensu tego robić. No i właściwie w tym filmie to tyle. A jak Wam się podobają drukowane znaki informacyjne o fazach falowników? Jak widzicie na filmie, nie wiem, czy to widać, jest tutaj brązowy, tak, który jest związany z pierwszą fazą. Mamy tutaj czarny, związany z drugą fazą. I mamy tutaj szary, związany z trzecią fazą. Wydrukowane również przez moją żonę są te oto znaki ostrzegawcze, informujące o niebezpieczeństwie, o wysokim ryzyku elektrycznym. Takie rzeczy też mogę Wam zaoferować, gdyby ktoś chciał kupić. A w tym materiale na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Może jeszcze na koniec wideo przejdziemy do pulpitu od Home Assistanta i zobaczymy, jak dzisiejszy dzień pod względem energetycznym wyglądał, bo właśnie do tego to rozwiązanie, słuchajcie, służy, jak dobrze wiecie, i właśnie to rozwiązanie, które jakby skupia wszystkie informacje z tych modułów w jeden system, ekosystem, dzięki któremu oczywiście możecie robić później różne inne ciekawe automatyzacje. A jak widzicie, tak wygląda dzisiejszy dzień. Delikatnie zmienił się u mnie pulpit. W tym momencie mamy 16:34. Jak widzicie, 16 maja 2025 roku. Pogoda
na koniec tygodnia deszczowa, pochmurna, temperatury niskie. A tak aktualnie wygląda pobór w mojej instalacji. Mamy 480 W zużycia tutaj energii, jeżeli chodzi o... Przepraszam, to nie zużycie, jeszcze mamy ładowanie. Także dzisiejsza produkcja chwilowa to 1400 W. Zużycie chwilowe to jest 900 W. W magazyn jeszcze 450 W wchodzi. A tak przepływy energii na dziś wyglądają. Jak możecie dostrzec, zmieniłem sposób graficzny wyświetlania przepływów energii. Dodałem tu taki graficzny interfejs inny. No i na dzisiaj produkcja 28, prawie 29 kWh energii. Tu nie wiem, dlaczego mi się KW wyświetla, muszę nad tym jeszcze popracować, ale to jest szczegół. Także 29 kWh dzisiaj wyprodukowane. Do magazynu weszło 10 kWh, z magazynu zostało wyciągnięte 12. W magazynie mamy jeszcze 72% SOC. Odbiory zużyły tu 20, prawie 30 kWh, z czego warsztat 21 kWh, a dom prawie że 9 kWh. Samochód elektryczny nieładowany, dogrzewacz dzisiaj nieuruchomiony, no bo słońca nie ma, pogoda kiepska. A może jeszcze na koniec tego materiału właśnie wyjdziemy, zobaczymy, nakręcimy sobie dwór, tak żeby mieć to na pamiątkę, żeby można było odnieść się w innym terminie. A dzisiaj pogoda taka, takie to niebo, dużo chmur, naświetlenie jest całkiem w porządku, ale tak to, proszę Państwa, wygląda dzisiaj w mojej okolicy, w moim przypadku. Dobrze, deszcz popadał, instalację umyło. O, widać tam dalej, że może jeszcze te chmury przejdą i niebo się rozchmurzy. Także na koniec materiału bardzo dziękuję, że wytrwałeś do końca. Oczywiście, jak możesz, zostaw łapkę w górę. Tam poniżej jest przycisk do subskrypcji. Nie wstydź się, zasubskrybuj. Mi się to przyda, a Ciebie to nic nie kosztuje. Zapraszam do komentarzy. No i oczywiście zachęcam do zakupienia ode mnie obudowy, bo jest to forma wsparcia tego, co robię. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Cześć.